Witam ponownie. Dzisiaj kontynuujemy zadania z wykorzystaniem wyrównania ruchu dotyczące rzutu poziomego, pionowego i ukośnego. Poprzednie zadania to były zadania układane przeze mnie, albo tam to jedno zadanie z matury, która kiedyś tam się odbyła, z fizyki, a dzisiaj już przechodzimy do zadań ze zbioru i spróbujemy wykorzystać tą naszą wiedzę i te nasze schematy do rozwiązywania zadań, które nie ja wymyślam, tylko inni wymyślają. No dobrze, i zaczynamy od zadania 1.8.12 ze strony 59 ze zbioru, pierwszego zbioru nowej ery dla programu rozszerzonego. To jest ten zbiór o... Tak? Nowa era. I szybciutko rzeź zadania. Tu poznamy, to jest ten zadanie na górze. Na górze, więc czytamy treść. Rzutka ratunkowa to długa lina obciążona na jednym końcu ciężarkiem połączonym z pływakiem, którą rzuca się w kierunku osoby tonącej. Kandydaci na żeglarza jachtowego ćwiczą umiejętność jej stosowania na lądzie, rzucając rzutką do środka koła ratunkowego średnicy wewnętrznej D równa się 0,5 metra. Odległość od linii wyrzutu do środka koła wynosi L równa się 21 metrów. Rzuty wykonuje się w sposób dowolny. Wykonując odpowiednie obliczenia, sprawdź, czy rzutka rzucona przez żeglarza w kierunku koła z prędkością V0 równa się 15 m na sekundę, z wysokości H równa się 0,9 m, w kierunku poziomym wpadnie do jego środka. I podpunkt B. Co się stanie, gdy żeglarz wyrzuci rzutkę z taką samą prędkością początkową i z tej samej wysokości, ale pod kątem alfa równa się 30 stopni do poziomu. No zaraz się wyjaśni. Jeszcze raz tu, żebyście zatrzymam na tej treści, żebyście mogli to przepisać. Zatrzymać sobie też. Mamy teraz, ja szybko wyjaśnię tą treść, przełożymy na dane szukane i na rysunek, tak? No to dobrze. No i w sumie to tak, z wysokości H rzucamy poziomo tą rzutkę i ona gdzieś upadnie na ziemię. I chodzi o to, żeby upadła do wewnątrz tego koła, ponieważ środek tego koła jest w odległości L 21 metrów, a średnica tej wewnętrznej części koła to jest 0,5 metra. To znaczy, że żeby ta rzutka trafiła w to do wnętrza tego koła, to musi zmieścić się w odległości od 20,75 metra do 21,25 metra. Ten przecinek jest niepotrzebny. No bo średnica dma tego wewnętrznej części koła to jest 0,5 metra, czyli promień to jest 0,25 metra, czyli może być ta rzutka 25 cm bliżej i 25 cm dalej, czyli 20,75 do 21,25. Przyjmujemy, że G w tych zadaniach to jest 10 m na sekundę kwadratu, wysokość 0,9 m zgodnie z danym i prędkość początkowa V0 15 m na sekundę. Więc co my właściwie, jak my to rozwiążemy? Już wiemy, w jakim przedziale ma się znaleźć. Tu jeszcze nie ma tego przecinka tu w tym miejscu. Jest 21,25 m oczywiście. Więc musimy sprawdzić, czy to ciało wyrzucone z tą prędkością, z tej wysokości, czyli z tej wysokości z tą prędkością, czy upadnie w odległości mniejszej, większej od tej, lub mniejszej od tej i mniejszej od tej. No to obliczmy tą odległość. Ta odległość to jest zasięg rzutu, to jest, ponieważ w kierunku poziomym ciało porusza się tu ruchem jednostajnym, jeżeli pominiemy oporu ruchu z prędkością V0, no to ten zasięg będzie drogą przebytą w kierunku poziomym. Czyli obliczamy tą drogę, mnożąc w ruchu jednostajnym prędkość razy czas.
A w tym samym czasie, w którym to ciało się przesunie poziomo, w tym samym czasie będzie poruszało się do dołu ruchem jednostajnie przyspieszonym bez prędkości początkowej, bo na początku to ciało nie miało prędkości w kierunku pionowym. To H jest drogą w ruchu jednostajnie przyspieszonym i tą drogę obliczamy ze wzoru AT kwadrat przez 2, gdzie A jest równe przyspieszeniu ziemskiemu. Nie ma tego wyrazu VP razy delta T, ponieważ, czy VP razy T, ponieważ VP w kierunku, prędkość początkowa w kierunku pionowym jest równa 0. No i z tych dwóch równań, bo my znamy G i H, a nie znamy tego T, więc obliczamy z tego drugiego równania T, bo akurat to jest jedyną niewiadomą, więc mnożymy przez 2, dzielimy przez G i bierzemy pierwiastek i to T wstawiamy w to miejsce i ten bardzo znany taki wzór na zasięg w rzucie poziomym przy okazji wyprowadziliśmy, to jest V0 razy pierwiastek z 2H przez G. Wy musicie tu wstawić wartości liczbowe i sprawdzić, czy wartość podana w odpowiedzi jest prawdziwa. Ja się dzisiaj nie zajmuję obliczaniem liczbowym, tylko zadania jest dość trudne i żeby to się zmieściło, więc tylko będę wyprowadzał wzory końcowe. A waszym obowiązkiem jest wstawienie tych liczbowych z jednostkami i sprawdzenie, czy rzeczywiście podana wartość w odpowiedzi jest poprawna. No i teraz druga część zadania. To jest też rzucamy, jeszcze ktoś rzuca, ale nie poziomo, tylko pionowo. Znaczy ukośnie, też z wysokości H, to jest ta wysokość H, zaraz powiem, dlaczego jest minus H. Z wysokości H rzucamy ukośnie to ciało z prędkością taką samą, V0, pod kątem alfa równa się 30 stopni. No, chcemy dowiedzieć się, w jakiej odległości w kierunku poziomym to ciało upadnie. I teraz właśnie. My przy tych zadaniach właśnie, które były na lekcjach poprzednich, rozwiązywaliśmy tego typu zadania w ten sposób, że wyprowadzaliśmy równanie tej linii przedstawiającej tor ciała w rzucie ukośnym w układzie YX. Ale to od nas zależy, gdzie jest początek osi Y, początek osi X. I no tu Ziemia u nas jest na tej wysokości jest Ziemia. Odtąd dotąd to jest ta wysokość H. I można by wybrać początek osi Y i X w tym miejscu. Czy tu byłaby oś X, a tu byłabyś oś Y. Ale wtedy musielibyśmy wyprowadzać po raz kolejny całkowicie nowe równanie tej linii, bo to już nie byłoby to równanie, które my znamy. A aby tego nie robić, żeby móc skorzystać z równania właśnie z tego równania tej linii właśnie, to musimy wybrać, znaczy wygodnie będzie wybrać początek osi Y i czy 0 na osi Y i 0 na osi X też w tym miejscu, w miejscu wyrzucenia. Więc godzimy się na to, że współrzędna Y-kowa tego miejsca upadku na Ziemi będzie wtedy ujemna. Ale dzięki temu możemy skorzystać od razu ze wzoru, który wcześniej wyprowadziliśmy, chociaż tak naprawdę należy, to nie jest wzór podstawowy, trzeba by go szybciutko wyprowadzić. Już kilka razy to zrobiliśmy, więc trzeba przećwiczyć tam w domu i szybko doprowadzić do tego. Więc możecie wrócić wcześniej do nawet lekcji poprzedniej, tam też to było wyprowadzone szybciutko. Więc my z tego już skorzystamy dzięki temu, że te osie mają punkt 0 na osi X i Y właśnie w tym miejscu, w miejscu wyrzucenia. No to wtedy zadanie sprowadza się do znalezienia punktu wspólnego, to jest ten punkt, dwóch linii, właśnie tej linii, której równanie tu już mamy, wcześniej zostało wyprowadzone, i linii tej. No to jeżeli tu jest 0, to będzie, a odtąd dotąd jest H, no to współrzędna tego punktu jest minus H. Nawet było to w tym zadaniu maturalnym, które byliśmy. Równanie tej drugiej linii to jest Y równa się minus H. I bierzemy w klamrę jako układ równań, ponieważ i rozwiązaniem tego układu równań są współrzędne punktów, które X, Y, które spełniają jednocześnie równanie tej linii i tej linii. Więc wstawiamy zamiast Y minus H, wstawiliśmy,
porównaliśmy teraz, czyli to minus h równa się temu, co po prawej stronie i widzimy, że szykuje nam się to równanie kwadratowe. Przenosimy wszystkie wyrazy na lewą stronę, dlatego żeby ten wyraz z drugą potęgą x był z plusem tu na początku, więc przenosimy na stronę lewą i dalej tu już jest ten schemat, który z nami obliczamy. Mamy równanie kwadratowe i tu jest x kwadrat, tu jest x drugiej potencji w pierwszej, a tu jest wyraz bez x. Czyli nasze a to jest to, co stoi przed x kwadrat, czyli g przez 2v0 kwadrat cosinus kwadrat alfa. Nasze b to jest to, co stoi przed x, czyli minus tangens alfa. Nasze c to jest minus h. I obliczamy deltę b kwadrat minus 2ac. Więc szybciutko b kwadrat to będzie tangens kwadrat alfa, potem minus 2c to minus, ponieważ to c jest też ujemne, więc minus minus da plus i teraz 4 się skróci z tą dwójką, więc to dwójka zostaje i zostaje g h v0 kwadrat cosinus kwadrat alfa, to co jest tu. No i teraz widzimy, że ta linia nasza, której równanie tu mamy, ona, jakbyśmy ją w całą narysowali, to byłaby odwrócona parabola, to w tym miejscu przecina tą linię poziomą, ale również przecięłaby tu dalej z tej strony. Czyli mamy dwa miejsca przecięcia, ujemna, jedna z tych wartości x będzie ujemna dla tego punktu przecięcia tych linii. I tu będzie dodatnia, czyli ta większa, to jest większa wartość x, a to jest mniejsza. To odrzucamy ten pierwiastek mniejszy, czyli tam było minus b, minus pierwiastek z delty przez 2 i bierzemy ten większy, minus b plus pierwiastek z delty. I tu mamy właśnie minus b, czyli minus to wyrażenie, czyli tangens alfa, plus pierwiastek z delty przez 2a. 2a to jest, tu jest 2, się skróci z tą dwójką i zostanie g v0 kwadrat sinus, cosinus kwadrat alfa w mianowniku. I właściwie już, jakbyście sobie wypisali a, b, c i obliczyli deltę ze wzoru b kwadrat minus 4ac i później x ze wzoru minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, no to byście otrzymali taki wzór. Właściwie my już mamy odpowiedź. No ale można by to uporządkować i przenieść to v0 kwadrat cosinus kwadrat alfa do licznika, żeby nie było piętowych ułamków. No właśnie, to już byłby właściwie koniec, ale potem zwykle sprawdzamy nasz wzór, czy jest on taki sam jak w odpowiedzi w zbiorach gdzieś tam, więc i w tym, tam ten wzór absolutnie nie wygląda tak jak ten, znaczy ma jakieś to podobieństwo, jest, podobne wyrazy występują, ale różni się, no drastycznie się różni. Teraz właśnie cała reszta to jest tylko próba sprowadzenia teraz tego wzoru do tego wzoru, który jest w podręczniku, czy wykazania, że nasza odpowiedź jest również poprawna. Teraz tylko sprawdzamy, czy te działania, które ja podejmę, czy są zgodne z regułami wszystkimi. Więc jak mówiłem, ja to rozdzielę teraz, znaczy te dwa wyrazy, to przez to i to, ten pierwiastek przez to na dwa wyrazy osobne, więc pierwszy wyraz będzie, no tan, i tangens alfa od razu rozpiszę jako sinus alfa przez cosinus alfa, to jest to. I to g będzie w mianowniku jak zostało i to v0 kwadrat cosinus kwadrat przejdzie do licznika. No to przeszło. A w ten drugi wyraz plus, właśnie g zostało w mianownik, ale zaraz jeszcze tam g powiem, a to przeszło tu obok tego pierwiastka do licznika. Tylko, że ja to g, bo g to jest pierwiastek z g do kwadratu, włączę od razu pod pierwiastek, bo oni też tak włączyli, więc ja też muszę to zrobić. Więc to g, które będzie tu pod pierwiastkiem, ono, ja je włączę pod pierwiastek, znaczy, które będzie pod kreską ułamkową tu, ja je włączę pod pierwiastek. Będzie pierwiastek wtedy tu z g kwadrat, czy będzie tangens kwadrat alfa przez g kwadrat i będzie 2gh v0 cosinus kwadrat alfa razy 1 przez g kwadrat i tu ten kwadrat się skróci z tym g. I po tych widzimy, że tu ten kwadrat, ten to g, które tu było wcześniej, skróciło się z tym z kwadratem przy g, tu, który tu był wcześniej. I już ta się nie zmieniła. No teraz co? Skracam w tym pierwszym wyrazie cosinus z kwadratem. Dostaję v0 kwadrat cosinus alfa sinus alfa przez g.
a tu na razie nic nie robię. I teraz z tego wyrazu i z tego całego wyrazu wyłączam V0 razy cosinus alfa. Dlaczego? No bo oni właśnie w tej formie mają też wyłączyli w odpowiedzi, więc my musimy dążyć do ich równania, więc wyłączamy tylko jedno, V0 cosinus alfa. To trudno powiedzieć, dlaczego oni to wyłączyli, czy ten wzór, który właśnie zasłyszałem, że on jest prostszy, wcale nie jest prostszy, ale jakieś mieli, no musimy dojść do tego, co oni mają, tak? Więc wyłączamy. Więc z pierwszego zostaje jedno V0, i jeszcze sinus alfa zostało, bo jedno V0 cosinus alfa wyłączyliśmy. Przez G oczywiście. A z drugiego wyłączamy tu V0 cosinus alfa, to już wyłączyliśmy, ale tu zostało jeszcze drugie V0 cosinus alfa. To V0 cosinus alfa, które tu zostało, już bez kwadratów, włączamy pod pierwiastkiem. No to jak pod pierwiastkiem, to trzeba podnieść do kwadratu. Więc pod pierwiastkiem się pojawi V0 kwadrat cosinus kwadrat, ale to nie jest to. To jest tylko jedno V0 razy cosinus alfa, bo jedno tak coś wyłączyliśmy już na początek, to włączamy pod pierwiastek, czyli to jest, musimy do kwadratu, czyli V0 kwadrat, cosinus kwadrat alfa, reszta się, a tangens kwadrat alfa zapisujemy jako sinus kwadrat alfa przez cosinus kwadrat alfa. No G kwadrat zostało. No i widzimy, że tu coś się nam skróci. Cosinus kwadrat alfa z kosinusem kwadrat alfa się skróci, więc z pierwszego wyrazu zostanie. A i oczywiście ten drugi wyraz też mnożymy przez V0 kwadrat kosinus kwadrat, czy o tu, tak? Czy ten drugi wyraz też przez V0 kwadrat kosinus kwadrat alfa. No i tu się skraca V0 kwadrat i kosinus kwadrat alfa, zostaje 2H przez G jest w drugim wyrazie, a tu się skraca kosinus kwadrat alfa. I na wszystko jeszcze jest już na innej kartce. No już tu pokażę. O. I co nam zostało? No to co wyłączyliśmy z pierwszego. Zobaczymy. O. Po wyłączeniu to zostało z tego wyrazu V0 sinus alfa przez G. I tu właśnie to mamy. I pod pierwiastkiem z tego wyrażenia skróci się cosinus kwadrat alfa, zostanie sinus kwadrat alfa V0 kwadrat przez G. No właśnie tu, tylko zmieniłem kolejność V0 na początku napisałem. No i tu skróci się to V0 kwadrat i cosinus kwadrat alfa, zostanie 2H przez G. I taki wzór jest już w podręczniku, więc nasz wzór, nasze rozwiązanie też było poprawne. Proszę wstawić tu wartości liczbowe. Ja nie wstawiłem, ponieważ powiedziałem, że dzisiaj nie zajmuję się tu liczbami, więc taki jest wynik podany w odpowiedzi. Wy macie wstawić i odpowiedź. Rzeczywiście starać się to po kolei, poszczególne obliczenie ja muszę widzieć. To musi być w zeszycie. Tak samo nie, że raz wstawiacie i wynik podajecie, mają być kolejne obliczenia. No to mamy już to zadanie. 12. Idziemy dalej. Teraz zadanie 1.8.13 159. No to trzeba zobaczyć, co oni tu myślą. 1.8.13. No to patrzymy. O. Z wyrzutni pionowo w górę wystrzelono rzutkę, która po osiągnięciu maksymalnej wysokości H równa się 45 metrów zaczęła spadać swobodnie. Pod jakim kątem do poziomu należy ustawić lufę broni, aby pocisk wystrzelony z prędkością początkową V0 równa się 300 metrów na sekundę trafił w rzutkę. Linia pionowa, wzdłuż której porusza się rzutka, znajduje się w odległości D równa się 45 metrów od punktu, z którego wystrzelono pocisk. Przyjmij, że pocisk został wystrzelony w chwili osiągnięcia przez rzutkę maksymalnej wysokości. I podpunkt B, z jaką prędkością pionową wystrzelono rzutkę. No dobrze. I tu mamy to zadanie. Wypiszmy na razie dane. Wysokość H, na jaką wzniosła się ta rzutka, pionowo do góry wyrzucona, to jest 45 metrów. Prędkość, z jaką wystrzelono, co oni tam wystrzeliwują, znaczy pocisk, to jest V0, równa się 300 metrów na sekundę i D to jest odległość, no właśnie, teraz no może rysunek to pomoże. Więc
z tego miejsca do góry wystrzelono tą rzutkę. Wzniosła się na wysokość H i zaczęła spadać. W momencie, gdy ta rzutka była właśnie w punkcie maksymalnego wzniesienia, tu się zatrzymała na moment, to w tym momencie wystrzelono pocisk pod kątem alfa z prędkością V0. No to czy to jest rzut ukośny. I teraz, jak ta rzutka spadała, to chcemy, żeby ten pocisk, który porusza się tu, tak jak w rzucie ukośnym, żeby się tu zderzyły ze sobą. O, tu w tym miejscu się mają zderzyć. No właśnie. I teraz jest 1,13. Dobrze. I czego od nas żąda? No jeszcze właśnie ta odległość od tego miejsca wyrzucenia tej rzutki, czy wystrzelenia rzutki, a miejsca, z którego pocisk wystrzelono, to jest nasze D. Kąt alfa, prędkość V0, X, V0, Y, V0. To są składowe tej prędkości. No i oni żądają od nas, żebyśmy ten kąt alfa znaleźli, pod jakim trzeba ustawić ten karabin, czy tą broń, aby pocisk trafił w tą rzutkę. No to co? Musimy napisać warunki. Właśnie jaki jest warunek tego, aby pocisk trafił w tą rzutkę? Że zarówno, znaczy musi pocisk i rzutka znajdować się w chwili zderzenia w tym samym miejscu. Czyli ich współrzędna x-owa, czy współrzędne x-owe pocisku i rzutki i współrzędne y-owe powinny być takie same. No to zapiszmy wzory na współrzędną y-ową. Jedynka to będzie rzutka, a dwójka to będzie pocisk. No więc w przypadku rzutki napiszemy równanie ruchu dla kierunku pionowego. Akurat w tym kierunku się porusza. Więc i ten moment początkowy to jest moment, gdy rzutka znajduje się w punkcie maksymalnego wzniesienia. Czyli tu jest ta, czyli współrzędna początkowa na osi Y jest równa H. Czyli jakbyśmy współrzędna na osi Y jest równa tej wysokości H. Więc ten wyraz bez prędkości, bez przyspieszenia występuje, jest to H właśnie. Potem w kierunku, w chwili początkowej, gdy ta rzutka znajduje się w punkcie maksymalnego wzniesienia, to jej prędkość jest równa 0. Więc tego drugiego wyrazu plus minus Vp razy t nie ma, ponieważ to Vp jest równe 0. Więc nie ma drugiego wyrazu, ale występuje tu przyspieszenie. Wektor przyspieszenia skierowany do dołu zgodnie z siłą grawitacji jest równy g co do wartości, no to więc występuje ten wyraz z przyspieszeniem, ale ponieważ przyspieszenie jest do dołu skierowane przeciwnie do osi Y, więc znak przed tym wyrazem będzie minus, to AT kwadrat przez 2, ale nasze AT jest równe G. I mamy równanie ruchu dla kierunku pionowego, dla tej rzutki. A teraz równanie ruchu w kierunku pionowym dla tego naszego pocisku. Czyli stąd wyrzuciliśmy, to współrzędna początkowa na osi Y jest równa 0, bo stąd tu osi rozpoczęliśmy rysować. Nie ma wyrazu tego pierwszego, jest drugi wyraz, bo prędkość początkową w tym kierunku ciało posiada, V0Y. I ta prędkość jest skierowana zgodnie z osią, więc przed tym drugim wyrazem będzie znak plus, przed tym wyrazem znajdującym prędkość, V0Y razy czas. I przyspieszenie jest też w kierunku pionowym występuje, jest skierowane do dołu i jest równe G, czy wektor przyspieszenia jest przeciwny do, można narysować to, ten wektor przyspieszenia, o. Czasami tak się pisze nawet. No tak brzydko nawet. Więc wektor przyspieszenia jest do dołu skierowany. Tak do dołu narysowałem, że to troszkę poprawiłem. Do dołu skierowany, dlatego przed wyrazem tym związanym z przyspieszeniem mamy znak minus, ponieważ wektor przyspieszenia jest przeciwny do osi Y.
No i teraz dla kierunku poziomego, no to w przypadku tej rzutki, no to jego współrzędne położenia wzdłuż osi x, x się nie zmienia cały czas, jest równa tej wartości, czyli jest równa d, bo tu jest wartość d na tej osi. To jest wartość d. Czy x1 to jest d, nic się nie zmienia. Natomiast współrzędna x-owa tego pocisku, no to w tym kierunku pocisk porusza się, nie występuje żadna siła, nie działa w tym kierunku, więc już po wyrzuceniu, więc ciało porusza się ze stałą prędkością w tym kierunku, równą v0x i droga przebyta, i, znaczy, więc współrzędna położenia, znaczy wzór na współrzędną położenia końcowego wzdłuż osi x, to tak nie zawiera wyrazów tego bez prędkości, bez przyspieszenia, ponieważ współrzędna położenia początkowe jest równa 0. Występuje ten drugi wyraz związany z prędkością i czasem. Jest z plusem, ponieważ wektor prędkości w tym kierunku jest zgodny z osią. Będzie to v0x razy t i nie ma wyrazu tego trzeciego z przyspieszeniem, ponieważ w tym kierunku nie występuje przyspieszenie. Więc x2 to jest v0x razy t. I warunkiem, aby właśnie spotkały się właśnie pocisk i ta rzutka spadająca, jest to, żeby były w tym samym miejscu, czyli zarówno y-owe współrzędne, jak i x-owe muszą być równe, więc porównujemy współrzędne y-owe, czyli to porównujemy z tym, to gt kwadrat się i przez 2 się skraca, jakbyśmy przenieśli na drugą stronę, by się zredukowało. Czyli z pierwszego warunku otrzymujemy, że h równa się v0 y razy t, a tu porównując x1 i x2, to d równa się v0 x razy t. I ponieważ tam jest pytanie o kąt, to właściwie ja to bym zrobił, gdybym dla siebie robił, to oczywiście już pamiętając, że v0x to jest v0 razy cosinus alfa, v0y to jest v0 sinus alfa, że jak ja podzielę przez siebie v0x i v0y, a właściwie v0y przez v0x, to uzyskam sinus przez cosinus i to wyjdzie tangens. Ale gdyby ktoś tego nie zauważył, to właśnie tak zrobimy, jakby ktoś nie zauważył. Więc z tych dwóch wzorów podkreślonych pozbywam się czasu, więc obliczam na przykład czas tego wzoru, to będzie h przez v0y i wstawiam czas do drugiego wzoru, wstawiłem, tu tylko przekształcam tak, żeby było właśnie v0y przez v0x, tylko sprawdźcie, czy rzeczywiście tak można z tego wniosku otrzymać, na pewno można. Ale widzicie, że to równanie, które tu jest, można było otrzymać dzieląc stronami te dwa równania przez siebie, czyli to równanie podzielić przez to równanie. Czyli będzie ta strona przez tą stronę, równa się ta strona przez tą i też się skraca automatycznie. Ale gdybyś to nie zauważył, to bym mógł zrobić tak, jak teraz zrobiłem. No i teraz właśnie pamiętamy, że v0y to jest z tego trójkąta, że ten bok to jest, znaczy to do tego to jest sinus alfa, więc z tego wyjdzie, że ten bok, czyli v0y to jest v0 razy sinus alfa, a teraz ten bok do tego boku to jest cosinus alfa i z tego wyjdzie nam, że v0x to jest v0 razy cosinus alfa. No już tyle razy też to było. No i teraz wstawiamy w miejsce v0y, v0x właśnie te wyrażenia, skraca się v0, a sinus alfa przez cosinus alfa to jest nic tego do tangens alfa. To się na h przez d, patrzymy, h i d są identyczne, więc jak się podzieli, to wyjdzie nam 1, a tangens alfa jest równy 1 dla kąta równego 45 stopni. No jeszcze pytają się o to, z jaką prędkością wyrzucono tą rzutkę do góry, czyli z jaką prędkością tu wyrzucono do góry tą rzutkę. No to skorzystamy z zasad zachowania energii mechanicznej. Zakładając, że tu jest na oś H kierujemy do góry, to i w tym miejscu 0 na tej osi wybierzemy, to energia potencjalna mgh będzie równa 0, więc tylko energia kinetyczna wtedy byłaby tej ta rzutka by miała energię kinetyczną mv kwadrat przez 2, a w tym punkcie najwyższym energia potencjalna to jest mg razy to h duże, a natomiast prędkość jest tu równa 0, więc nie ma tu energii kinetycznej, więc tylko to ciało miałoby energię potencjalną mgh.
I z tego wzoru mnożymy przez, macy skracamy, mnożymy przez 2, bierzemy pierwiastek i jak proszę tu wstawić wartości liczbowe i według nich otrzymujemy wynik 29,7 beta na sygnał, aby musicie to wstawić i rzeczywiście sprawdzić. No to jest, mamy już to zadanie następne. I teraz zadanie już 1.4, 1.8.14. I to zadanie, też właśnie te wszystkie zadania, które my robimy, jak widzicie, są z 3 gwiazdkami, czy te najtrudniejsze robimy, do tego jestem tu potrzebny. I teraz zadanie 1.8.14. No to podaję tu treść. Pocisk wystrzelony z prędkością początkową pod kątem alfa równa się 30 stopni do poziomu. Linia pionowa, wzdłuż której spada rzutka, znajduje się w odległości D, równa się 100 metrów od punktu, z którego strzelano. Z jakiej wysokości rzutka powinna spadać, aby trafił ją pocisk wystrzelony w chwili osiągnięcia przez nią maksymalnej wysokości. Więc to jest praktycznie to samo zadanie, jeśli chodzi o rysunek, że mamy tą samą rzutkę, pionowo się porusza do góry, ukośnie rzucamy ten pocisk, czy wystrzeliwujemy pocisk, tylko o co innego pytamy. Czy właściwie to jest to samo zadanie, wypiszmy dane może szybciutko na razie, to jest to samo zadanie, tylko o co innego jest pytanie, więc wypiszmy dane. Jeszcze tak, zadanie 1.8.14, strona 59, więc kąt alfa 30 stopni, to nam podali w tym zadaniu. Przyspieszenie ziemskie przyjmujemy 10 metrów na sekundę kwadratu i odległość, no właśnie odległość, jeszcze raz, to jest ten sam rysunek co wcześniej, odległość tego miejsca, z którego wystrzelono tą rzutkę do miejsca, z którego wystrzelono pocisk, to jest nasze D. Dokładnie ten sam, to samo zadanie, tylko o co innego jest pytanie. I szukane w tym przypadku jest co? Szukane jest to H, wysokość, z jakiej ta rzutka spadała. No to praktycznie, co my zrobimy? No, mamy już wzór wyprowadzony. Tangens alfa równa się H przez D. D jest podane, kąt alfa jest podany, a H szukamy. Więc wszystko to, co robiliśmy w tym zadaniu do tego momentu, powinniśmy zrobić w tym zadaniu następne. Już nie będziemy tego powtarzać, bo już to zrobiliśmy. I teraz w tym wzorze, który tu mamy, akurat kąt alfa jest podany, więc tangens znamy, D jest podane, szukamy H. No to H to będzie D razy tangens alfa. I już zadanie jest właściwie rozwiązane. Czyli tangens alfa to jest H przez D, z tego H to jest D razy tangens alfa, no to tangens 30 stopni, to jest pierwiastek z 3 przez 3 i D to jest 100 metrów, wstawiamy, sprawdźcie, czy taki wynik wyjdzie, to ja tylko przepisałem z odpowiedzi wynik. Jest zadanie z 3 gwiazdkami, ale pod warunkiem, jakbyśmy nie rozwiązywali tego zadania poprzedniego, to byśmy musieli zrobić to wszystko, co w poprzednim, więc to byłoby dużo dłuższe. Ale ponieważ my skorzystaliśmy już z zadania poprzedniego, to było dwulinijkowe. No to idziemy dalej. Zadanie ostatnie już teraz. Już te kartki mi się tu gdzieś połączą. A, no tu jest zadanie też na tej kartce. A więc zadanie 1.8.15, strona 59, czyli to ostatnie też z 3 gwiazdkami. Więc może ja powiem tu, co tu się dzieje. Nie, muszę przeczytać. Przeczytamy treść. Dość długie jest tam rysunek, oni też pokazali nam. Więc o tu mamy zadanie 1.8.15. Zwierzę o wysokości H, nawet tu będzie rysunek. Zwierzę o wysokości H równa się 12,8 metrów, to jest ta wieża, odtąd dotąd jest wysokość H. I stąd wyrzucono, oddano strzał, to jest ten strzał w kierunku poziomym z prędkością V01, to jest ta prędkość, równa 14 metrów na sekundę, w kierunku rzutki wystrzelonej z punktu położonego u podnóża wieży z prędkością
V02 pod kątem alfa, ale ta prędkość V02 nie jest podana i kąt alfa też nie jest podany. Czyli to jest tą rzutkę tu wystrzeloną z tą prędkością. I czyli rzut poziomy dla pocisku, rzut ukośny dla rzutki. I chodzi o to, żeby ten pocisk trafił w tą rzutkę. I tu zakładamy, że jednocześnie wystrzelono pocisk i jednocześnie wystrzelono tą rzutkę. I się gdzieś tu liczymy na to, że się gdzieś spotkają. No i teraz ułóż równania położenia rzutki i pocisku, czy równania ruchu w kierunku poziomym i pionowym. Wymień warunki, jakie muszą spełniać współrzędne położenia, aby pocisk trafił w rzutkę. Powyżej jakiej wartości kąta alfa rzutka może zostać trafiona przez pocisk? I ostatni warunek. Sprawdź, czy rzutka zostanie trafiona, jeżeli wystrzeli się ją pod kątem alfa równa się 45 stopni. Jeżeli tak, oblicz prędkość, z jaką należałoby wystrzelić rzutkę. Tu jeszcze raz popatrzcie sobie na treść. Możecie zatrzymać obraz w każdym momencie. No i rysunek, czyli rzut poziomy. Jednocześnie z tego miejsca, z wysokości H wystrzelono pocisk. W momencie, gdy z tego miejsca wystrzelono rzutkę, rzutka się porusza tak jak w rzucie ukośnym, pocisk jak w rzucie poziomym. Gdzieś liczymy na to, że się gdzieś tu spotkają. No to zaczynamy. No dobrze narysować rysunek, to jest połowa sukcesu. Może dane wypiszmy. To H, to jest właśnie ta wysokość, z której wyszczyliśmy pocisk. To jest 12,8 metra. Przyjmujemy przyspieszenie ziemskie 10 metrów na sekundę kwadratu. Prędkość tego pocisku 14 metrów na sekundę. Oznaczmy V02, prędkość rzutki i składowe tej prędkości V0x, V0y. Rysujemy tor, to jest odwrócona parabola. To też jest parabola odwrócona, jakbyśmy ją dalej narysowali, tylko że tu ma punkt o maksymalnej wartości y. Jest oś x, oś y. Wybieramy początek, aby właśnie ułatwić sobie zadanie. Wybieramy początek, czyli punkt 0 na osi y i x w tym miejscu wyrzucenia tej rzutki, żeby nie było ujemnych wartości. No i próbujemy napisać równania ruchów dla kierunku poziomego, dla ciała pierwszego i dla ciała drugiego. I dla równania ruchu dla kierunku pionowego, dla ciała pierwszego i dla ciała drugiego. No to zacznijmy od ciała pierwszego, czyli od naszego pocisku. W kierunku poziomym jest to ruch jednostajny, więc równanie ruchu ma powstać x, już to wielokrotnie robiliśmy, x1, v01 razy t. Bo nie ma, ten wyraz bez prędkości, bez przyspieszenia jest równy 0, bo współrzędna położenia początkowego na osi x jest równa 0 i nie ma przyspieszenia w tym kierunku, więc tylko ten wyraz z prędkością jest plusem, ponieważ prędkość ta jest zgodna z osią x. I teraz dla kierunku poziomego, dla drugiego ciała, czy to w kierunku poziomym rzutka porusza się też ruchem jednostajnym, ale z prędkością v0x. Ta prędkość V0x to będzie V02 razy cosinus alfa i razy czas. Nie ma wyrazu tego bez prędkości, bez przyspieszenia, ponieważ współrzędna położenia początkowego drugiego ciała na osi x jest równa też 0. Nie ma w tym kierunku przyspieszenia, więc nie ma tego wyrazu z przyspieszeniem i z tego kwadratu. No i teraz podobnie dla kierunku pionowego. Nasz pocisk, to on nie ma prędkości początkowej w kierunku pionowym, ale później będzie w tym kierunku coraz szybciej opadał z przyspieszeniem a równym g. Czyli nie ma współrzędna położenia początkowego na osi wysokości, na osi y, to jest h, więc jest ten wyraz h. Nie ma wyrazu związanego z prędkością, ponieważ nie ma prędkości początkowej w kierunku pionowym w tym momencie, gdy ten pocisk tu jest, więc nie ma wyrazu z prędkością, ale w tym kierunku występuje przyspieszenie, to jest to nasze g, więc można to narysować to g. Ojej, coś tak. Patrzę w kamerze i to jest nasze G.
g, więc wektor przyspieszenia jest przeciwny do osi y, więc przed tym wyrazem z przyspieszeniem występuje znak minus, tak? Minus gt kwadrat przez 2, bo zamiast a jest g. No i teraz w przypadku równania ruchu dla kierunku wzdłuż osi y tego ciała drugiego, czyli tej rzutki, no to współrzędna położenia początkowego to jest 0, więc nie ma tego pierwszego wyrażenia. Występuje prędkość początkowa, jest ten wektor, to jest v0y, jest zgodny wektor z osią y, dlatego przed tym wyrażeniem z prędkością v0y razy t jest plus, a zamiast v0y pisze v0 dwa razy sinus alfa, bo ta składowa to jest ten, wartość tej składowej to jest wartość V0 2 razy sinus alfa. Czyli zamiast V0y wstawiłem V0 2 razy sinus alfa, razy t oczywiście. No i jeszcze występuje w tym kierunku przyspieszenie, no to jest właśnie ten wektor, on jest przeciwny do osi y, więc przed tym trzecim wyrazem występuje ten trzeci wyraz, znak jest minus, bo przyspieszenie jest przeciwne do osi y i gt kwadrat przez 2. I warunkiem, aby ten pocisk zderzył się z tą rzutką, jest to, aby znalazły się w tym samym miejscu, czyli żeby, więc współrzędne zarówno x-owe, jak i y-owe muszą być sobie równe w tym momencie. No to porównujemy w takim razie, czy warunkiem zderzenia się tych dwóch ciał jest, że x1 jest równe x2 i że y1 jest równe x2, czyli że znajdą się w tym samym miejscu. No to porównujemy w takim razie x1 i x2, porównaliśmy tu, t się skraca, i zostaje, że V1 to jest V02 razy kosinus alfa, a ponieważ my tego V02 nie mamy podanego, więc to V02 obliczymy, bo potem będziemy starali się coś powiedzieć o kącie. Więc tu mamy dwie niewiadome, kąt alfa i V02, więc żeby się pozbyć V02, to obliczamy z tego wzoru V02 i to później zaraz wykorzystamy. Czy V02 to będzie V01 przez kosinus alfa. A z drugiego wzoru porównujemy y-kowe współrzędne, to porównujemy, no to równa się temu, no to tu wstawiłem. Ten wyraz gt kwadrat, jakbyśmy przenieśli, by się zredukował. I z tego drugiego warunku możemy obliczyć czas. Ale też chcemy, żeby ten czas uzależnić tylko od jednej niewiadomej, od kąta alfa, a tu V02 też nie znamy, to zamiast V02 właśnie wstawimy to V02 wcześniej wyrażone poprzez kąt pośrednio. Czyli w miejsce V02 wstawimy V01 przez kosinus, czyli to wstawiamy tu. No to wstawiłem. I tu sinus alfa przez kosinus alfa to jest tangens alfa, czyli tak byśmy w mianowniku mieli tangens alfa. I tu zapisałem, tak? No i idziemy dalej. To już na innej kartce jest, żeby tu widać, to tak zrobię. I teraz właśnie, jaki jest, czyli już mamy ten czas wyrażony i teraz jest powiedziane w tym punkcie, jeszcze raz pokażę to, no, tu jeszcze, powyżej jakiej, bo te równanie to już użyliśmy, tak? To już punkt A jest skonsumowany, że tak powiem. Teraz punkt B. Powyżej jakiej wartości kąta alfa rzutka może zostać trafiona przez pocisk? Więc warunki już tam określiliśmy, ale teraz proszę zobaczyć, że gdybyśmy napisali równanie tej linii i równanie tej linii, to one mogą się przeciąć gdzieś tam poniżej ziemi tu, tak? Poniżej tej wysokości. Mogą się, żeby tak dobrać te dane, że te dwie linie, ta linia i ta linia by się przecięły na przykład gdzieś tu poniżej dla y-ków mniejszych od 0. No, to byłoby rozwiązanie niefizyczne, no bo Ziemia jest tu, a te linie mogą się przecinać poniżej tej linii. Nie ma tu ograniczeń. Jak dobrze te parametry dobierzemy, to tak może być. Nie? Więc te warunki, które tam wcześniej zapisaliśmy, to nie są pełne, bo jeszcze jest jeden warunek, który muszą spełniać te wszystkie równania, że y nasze musi być większe od zera, no bo muszą się nad ziemią, nie mogą się pod ziemią zderzyć, tak? A te linie mogą się przeciąć pod ziemią również.
Więc Y musi być, ten współrzędna Y-kowa, znaczy w momencie zderzenia obu tych ciał, bo będą w tym samym miejscu, musi być większa od 0. No to zróbmy to właśnie, czyli Y1 będzie równy wtedy Y2 również, tak? Więc nie, wybierzmy to Y1, to jest H minus GT kwadrat przez 2 i teraz w miejsce tego czasu wstawimy właśnie ten czas obliczony, czas obliczony z naszych poprzednich rozważań, czyli o, tu jest ten wzór na czas, tu obliczyliśmy wcześniej, o, weźliśmy przez kąt alfa, to teraz wstawiamy, no niech ja pokażę, tak żeby to było widoczne gdzieś to, o, czyli ten wzór na czas wstawiamy w to miejsce i podnosimy do kwadratu, czyli będzie g, i teraz do g przez 2, czy g przez 2, i teraz te kwadrat to będzie tak, h kwadrat przez v0 1 do kwadratu i przez tangens kwadrat alfa. K kwadrat przez V0 1 kwadrat tangens kwadrat alfa. I to współrzędna ta Y-kowa w momencie spotkania tych dwóch ciał, czy zderzenia, musi być większa od 0, bo nie mogą się spotkać pod ziemią, tak? No czyli, więc to musi być większe od 0. Znaczy przenosimy teraz ten wyraz na prawą stronę, przenieśliśmy, i teraz wszystko to znamy oprócz tego tangensa alfa właśnie. I teraz dowiemy się, jaki warunek ten kąt alfa musi spełniać, żeby one się spotkały nad ziemią, a nie pod ziemią. No to mnożymy przez t kwadrat, dzielimy przez h. Jak przez h podzielimy, to się skróci z tym kwadratem tu. I bierzemy pierwiastek, czy tangens alfa, to będzie pierwiastek z tego, co po prawej stronie. Można spod pierwiastka wyłączyć V0 1 osobno i jakbyście wstawili, tak według to już też nie tego nie liczyłem, więc proszę wstawić te wartości liczbowe i odczytać jakiemu kątowi odpowiada tangens alfa równy tej wartości. Według nich to jest kąt równy 30 stopni, czyli ten kąt alfa musi być większy od 30 stopni. No i teraz w punkcie C, pytają, sprawdź, czy rzutka zostanie trafiona, jeżeli wystrzeli się pod kątem alfa równa się 45 stopni. No więc patrzymy. Warunkiem, żeby mogła być trafiona, jest to, że kąt alfa musi być większy od 30 stopni, no więc 45 stopni nie jest większy od 30 stopni, więc rzutka może zostać trafiona, tak? No a teraz z jaką prędkością? No to wzór na V02 wcześniej wypowiedzieliśmy, to jest V01, bo to jest prędkość tej rzutki. V01 przez cosinus alfa, no trzeba wstawić miejsce cosinusa kąta alfa właśnie 45 stopni, no to cosinus 45 to jest pierwiastek z 2 przez 2 i proszę tu obliczyć, co według nich wychodzi 19,8 metra. No to tyle, jeśli chodzi. Zadania nie są łatwe, ale są tu elementy, które się pojawiały w zadaniach poprzednich. Jak, no po prostu jak ktoś chce rzeczywiście tą fizykę zdać, to musi się po prostu przyzwyczaić do tej i matematyki, i takie równania dość szybko zapisywać. Trzeba kilka razy po prostu takie zadania odtworzyć ze zrozumieniem, żeby robić to coraz szybciej, bezproblemowo. Tak? To tyle z mojej strony. To najbliższe lekcje będzie jakaś forma pewnie sprawdzania, ale na razie jeszcze było dużo mojej pracy. Proszę przeanalizować wszystko, przenieść oczywiście do zeszytu notatkę, tak jak zawsze. Zresztą instrukcja będzie później w dzienniku elektronicznym i również w tym Teamsie. Także dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia.